Siemaneczko, witam serdecznie, sam Maciej z tej strony, witam we wtorek, dzisiaj wtorek, nie? Piątek. O kurde, piątek, ja myślałem, że ja zacząłem to nagranie w poniedziałek, pierwsze wczorajsze i dzisiaj jest wtorek, ale jednak nie, dzisiaj jest piątek. Słuchajcie, witam was serdecznie, tak jak mówiłem wczoraj, mamy w planach zakupienie 5 używanych samochodów, pomimo zamówionych nowych 5 i właśnie dojeżdżamy do miejsca, gdzie mamy je oglądać. Jesteś podekscytowana? Także zobaczymy. No to wiecie, zdania są różne. Tam widziałem komentarz, ktoś napisał. Zresztą pozdrawiam serdecznie, bo to interesujecie się tym, co się u mnie dzieje. I ktoś tam napisał, że nie, używane to nie, tylko nowe. Też tak myślę, ale w przypadku ciężarówek. Wydaje mi się, że w przypadku busów no nie ma aż takiej jakiegoś takiego nie wiadomo jakiego ryzyka. Tym bardziej, że właściciel zapewnia, że samochody mają być w bardzo dobrej kondycji, że nie żałował na nie pieniędzy. No także zobaczymy. Za chwilę pewnie też zobaczycie, jak te busy wyglądają. One są jeszcze opisane przez przewoźnika, więc nie będę mógł za dużo pokazać, ponieważ przewoźnik chce pozostać anonimowy, jak to się ładnie mówi. Ale no, chociaż może w środeczku pokażemy, to będą twin cuby, czyli ze spaniem z tyłu, 10-paletowe samochody. Zobaczymy, jak one wyglądają i zobaczymy, na ile będziemy mogli wam pokazać. Także kolejny dzień z Maciejem, piąteczek, piątunio, taki daily vlog. No i co? No i jedziemy. Za chwilę będziemy, dosłownie za 10 minut. Oglądam właśnie te samochody, które mam wziąć i naprawdę są w super stanie. To są 2018 roczniki, końcówka, bo z października, więc naprawdę są w dobrej kondycji. To jest starsza wersja tego, co miałem wcześniej. Nie najnowszy model, tylko po prostu troszeczkę starszy. Ale fajnie, twin cuby, czyli spanie z tyłu. Zauważcie, że ma taki materac jak w tym wcześniejszym miałem, ponieważ zabudowa jest motowektora. Troszeczkę jest to starsze wykonanie, bo to wszystko tutaj troszeczkę jest, to są model wcześniejszy, więc to wszystko jest troszeczkę starsze. Schowki u góry, tak jak to było we wcześniejszej tej wersji, którą jeździłem. Tutaj nie mamy przebiegu, ale ten ma 219 tysięcy przebiegu. Kolega zabrał klucze do niego. Jest generalnie wyprany, przygotowany. Jak to się robi? O ty, jaki bajer na papiery, kurde człowieku. Tutaj schoweczek. Tam jakieś tutaj fajne gniazdko, czego mi brakowało w tamtym samochodzie. Tu jakiś kubek można postawić. Samochód wyprany, sprzęgło elegancko, nie ma żadnych wycieków gdzieś. Także wszystko to fajnie wygląda. No, także model starszy, ale bez żadnych wycieków. Wszystko wygląda na to, że z tym samochodem jest w porządku, więc ja już się na nie zdecydowałem. Fajnie, fajnie, cieszę się, bo pierwsze dwie sztuki już za chwilę będą u Macieja. Dwie w sumie takie same. Czekamy tylko na zmianę plandek. Już dzisiaj podjąłem decyzję, że chcę te samochody. Czekamy na plandeki i zmieniamy plandeki i co? I przychodzę do Macieja, opisujemy samochody. No to wszystko wygląda. Dosyć spoko, nie? Ogólnie tutaj ma takie, na przykład o tutaj jest zadrapany, ale to wszystko ma być wymienione. Ogólnie w super stanie, bo nawet maski nie są
ostatnie są styrane lampy, zobaczcie jak nowe. Masakra, bardzo mi się to podoba. Czarne koło, w tym tak samo lampy jak nowe. Zobaczcie, maska praktycznie nie ma żadnych odprysków. No powiem wam, że naprawdę w fajnym stanie są te samochody i cieszę się, że dołączą do floty, ponieważ są w miarę tanie, fajne, fajny deal udało mi się złapać. Gdzie takie samochody są teraz mało dostępne, ciężko dostępne za taką, i szczególnie za taką cenę, w takim stanie. 2018 rocznik, październik, za 75 netto. Także za chwilę pewnie pierwszych dwóch kierowców będzie miało pracę. A jak nie, to ja sobie na jednego wsiądę. I ciśniemy. Okej, przyjechaliśmy do biura, wchodzimy. Słuchajcie. No i cóż wam mogę powiedzieć o tych busikach? Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że przyjechały, co? Hejka. Jest ze mną Boska Tkaczykowska. Słuchajcie, byliśmy oglądać te busiki. Za dużo wam też nie mogę jeszcze pokazać. Dlatego, że... no tak jak mówiłem, te samochody są jeszcze opisane na przewoźnika, a przewoźnik nie chce się za bardzo pokazywać. To są samochody z 2018 roku, z końcówki, więc no niecałe 3 lata mają. Są w bardzo dobrej kondycji. Na pewno je zobaczycie, jak już będą przerejestrowane na mnie, to na pewno będziecie mieli możliwość zobaczyć. Tymczasem co? Taka sztuka jedna, pomimo tego, że bardzo ciężko w ogóle dostać takie samochody w dobrym stanie z takiej zaufanej ręki, to kosztuje 75 tysięcy netto, nie? Więc uważam, że to jest bardzo dobra cena. W tej cenie już mam nowe plandeki, więc teraz samochody idą na zmianę plandek. Później będziemy je przerejestrowywać. No i co? No i będą startowały w świat. A teraz wróciłem do biura. Zaraz wam pokażę kamerę na live'a, jaką tutaj szykujemy. Sam jestem w szoku, nie jest to moja kamera, bo mnie na taką kamerę jeszcze nie stać. Ale no jest zarąbista, także szykuje się zarąbisty live. Zaraz wam to pokażę. Teraz jeszcze jedzie już do Gdańska Kubuś. O, nawet możecie zobaczyć tutaj. Testuję kamerę, sprawdzimy. Sprawdzimy, gdzie Kubuś jest. Wchodzimy. Tu mamy jedno zaparkowane w Gdańsku auto WGM. Tutaj W1 TSNO Mateusz już na granicy. A Kubuś, gdzie on tam zniknął? Kurde, Kubuś już Ciechocinek, także on dobrze idzie tutaj. A gdzie my jesteśmy? Tutaj jest. Tutaj jest Kubuś. O, także jutro, tak jak wam mówiłem, jest dzień organizacyjny. Właśnie tutaj się rozkładam z kablami. Zobaczcie to. To jest kamera internetowa, która podobno kosztuje 3000 zł. Z głośnikami, kurde, szok. Ale generalnie fajna sprawa, bo jak będziemy tu prowadzili live'a, będzie nas 4, to będziemy mogli... Ta kamera sprawia, że na kamerze, na telewizorze, czy tam gdziekolwiek będziecie to oglądać, jest morda tego, kto aktualnie mówi. I ona sama sobie wybiera ludzi, którzy mówią, także... Będzie ciekawie. Dobra, jeszcze czy coś muszę powiedzieć o tych busach? Mówiłem wam zresztą, że bierzemy z panią prezes, że bierzemy te 5 nowych i 5 używanych i te używane będą przychodziły partiami. Dzisiaj byliśmy oglądać 2, są w dobrym stanie. No wiadomo, no używane samochody to zawsze coś tam się znajdzie. Jeden ma tam troszeczkę plastyki odrapane, ale to będzie zmienione.
160-konne mastery, czy tam 165-konne, dokładnie nie wiem, ale niezawodne silniki, mokry sen busiarza, jak to się mówi. I co? No i będziemy działać. O 18 przyjeżdża Kubuś, chociaż nie, dobra, zróbmy tak, że w tym filmiku pojadę jeszcze do Kubusia na parking, także za chwilę widzimy się u Kubusia. To mi się podoba. Dobry panie kierowco. Dobry.